Cześć, witajcie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Sprawdzę sobie jeszcze tutaj na kanale, czy live się już odpalił. O, chyba jest ok, więc witajcie. Mam nadzieję, że dobrze upływa Wam weekend. Ekstraklasa, 25. kolejka trwa. Jest o czym rozmawiać, bo dużo bardzo działo się w tej kolejce. Kapitalny mecz Krzysztofa Drzazgi, derby Górnego Śląska, zwycięstwo oczywiście Wisły, Legia pokonuje Arkę, piąta porażka na wiosnę Gdynian, więc można dużo tu sobie spraw skomentować. Mam nadzieję, że wszystko jest ok, tak? Wideo i dźwięk ok, tutaj mam od Was informacje, także się cieszę. Od czego chciałbym zacząć? To może od derbów Górnego Śląska, bo tam sprawa newsowa, tak bym powiedział. Oczywiście Piast Gliwice pokonuje Górnika Zabrze i w tym spotkaniu kontuzji doznał Paweł Bochniewicz. Wygląda na to, że jest to niestety poważniejszy uraz, rozwalona torebka stawowa, rozwalony ten staw skokowy, który nie wytrzymał w tym spotkaniu. Paweł chciał jeszcze kończyć to spotkanie, chwilę pograł, ale ostatecznie został zmieniony i ta gra Górnika później też po czerwonej kartce Koja wyglądała coraz gorzej. Piast, kolejne zwycięstwo, jest już na podium. Wygląda naprawdę to wszystko imponująco, jeśli chodzi o drużynę Waldemara Fornalika. Świetnie przygotowana taktycznie, motorycznie, jak zawsze w przypadku ekip Fornalika, no i tutaj naprawdę jest nad czym piać z zachwytu, chyba tak można powiedzieć, i Piast bardzo realnie włącza się na pewno do walki o podium, może o coś więcej, kto wie, wszystko okaże się też po tym spotkaniu Lechii Gdańsk z Wisłą Płock, które przypominam jest dopiero w poniedziałek, a więc tak, Paweł Bochniewicz, rozlana ta torebka stawowa, dopiero w poniedziałek ma badania USG, prześwietlenie i wtedy ta finalna diagnoza zostanie postawiona. Na razie wygląda na to, tak oceniono to w klubie też fizjoterapeuci i lekarze, że to minimum 3 tygodnie przerwy, więc jest to bardzo zła wiadomość nie tylko dla trenera Marcina Brosza, jeśli te informacje się potwierdzą, że 3 tygodnie przerwy mniej więcej tyle będzie środkowy obrońca miał, ale także zła wiadomość dla Czesława Michniewicza. Przypomnijmy, że Bochniewicz oczywiście jest też reprezentantem U21, grał we wszystkich spotkaniach eliminacyjnych, oprócz baraży z Portugalią. Pamiętamy ten pamiętny rewanżowy mecz przeciwko Portugalczykom, zwycięstwo 3-1, ale Bochniewicz też był wtedy kontuzjowany, więc wypada mu bardzo też ważny zawodnik. W jego miejsce prawdopodobnie zostanie powołany Damian Oko z Zagłębia Lubin. To jest też taka ciekawa informacja dla Was. Generalnie no Michniewicz nie ma zbyt komfortowych warunków w tym momencie, bo tak, wypada mu Bochniewicz, wypada mu prawdopodobnie też Krystian Bielik, to też jest informacja z wczoraj, mięsień dwugłowy uszkodzony, gdzieś ta dwójka pociągnęła Krystiana i na dziś informacja dla Was jest też taka, że badania również Krystian przejdzie jutro, będzie jasne, czy we wtorek w ogóle jest sens wysyłać mu powołanie do reprezentacji U21. Prawdopodobnie nie. To też jest uraz, który będzie musiał być leczony jakiś czas, więc dwóch środkowych obrońców w tym momencie traci Czesław Michniewicz. Zostaje mu Mateusz Wieteska i tak jak mówiłem, prawdopodobnie we wtorek to powołanie dostanie Damian Oko z Zagłębia Lubin. Tak to będzie wyglądało. Też pamiętajmy, że z lewą stroną boiska są problemy o tyle, że no tam właściwie tylko Pestka, nikogo do rywalizacji. Tak? To jest spory kłopot dla Czesława Michniewicza. Zajrzę szybciutko tutaj do Waszych pytań. Czy jestem zaskoczony przebiegiem spotkania Korona Wisła? To za chwilę będziemy o tym meczu też dłużej rozmawiać. Jeszcze chciałem skończyć ten wątek derbów Górnego Śląska, bo to było też oczywiście ważne spotkanie. Jaki wynik obstawiasz Lech Mieć? To też za chwilę będziemy sobie, czy Jaga wypadnie 105. Również chciałem rozwinąć też wątek Ireneusza Mamrota, który gdzieś wywołaliśmy również z Łukaszem Olkowiczem w magazynie Ekstraklasy ostatnim poniedziałkowym, więc warto
tutaj też się nad tym pochylić, jaka sytuacja jest obecnie szkoleniowca Jagiellonii. Czy uważam, że Drzazga będzie droższy od Piątka, bo już takie mam wrażenie, że po tym spotkaniu jest przez dziennikarzy gwiazdą na poziomie City. Tu Mateusz Nowakowski bardzo, bardzo ostro, ale no nie, spokojnie, spokojnie. Oczywiście wiem, że to ironia, ale jak strzelił hat-tricka, oczywiście warto się nim również zachwycić, warto chłopaka docenić, więc moim zdaniem jak najbardziej te pochwały zasłużone w tym momencie dla Drzazgi. Za chwilę o nim sobie porozmawiam. Chcę tutaj sprawdzić sobie jeszcze w tabeli jedną rzecz. Dosłownie dajcie mi sekundkę, bo nie chciałem się pomylić z jedną sprawą. 5 sekund i już wracam. Dobrze, sprawdziłem sobie jedną rzecz. Dobrze, to a propos jeszcze Górnika Zabrze i Piasta Gliwice, to spotkanie wygrane znów przez ekipę Piasta, no ale moim zdaniem Górnik też do pewnego momentu prezentował się całkiem nieźle. No, jednym z najlepszych zawodników właściwie teraz w Ekstraklasie na swojej pozycji, to a propos też tych problemów Czesława Michniewicza, mówiliśmy chwilkę o lewej obronie, no to na lewej obronie świetnie prezentuje się w Ekstraklasie w tym momencie Kirkeskow. Myślę, że on z Madynowiciem to jest absolutna czołówka. Obaj, co ciekawie, kapitalnie wykonują te rzuty wolne. Naprawdę chapeau bas. Podobnie jak z Lechem Poznań, teraz Górnikowi Kirkeskow też narobił problemów. Inna sprawa, że no tutaj musi się Marcin Brosz zastanowić nad zmianą bramkarza. Myślę, że Chudy, który na Chudego za bardzo nie wygląda, popełnił już tyle błędów, że warto chyba znów postawić na Loskę. Też zaapelował o to Kamil Grabara na Twitterze, gdzieś podlansował swojego kolegę z reprezentacji U21, ale już abstrahując od tego, on ma absolutną rację. Myślę, że tutaj trzeba jednak zastanowić się nad zmianą bramkarza, z którego też przypomnijmy, Brosz nie był zadowolony w rundzie jesiennej, dlatego został sprowadzony Chudy. I tak, przechodzimy do tego spotkania Korona Wisła, no bo to był mecz też dziwny. Wisła wygrywa 6-2, kapitalna druga połowa, no ale pierwsza to było naprawdę ciekawe widowisko, bo cały czas Biała Gwiazda się nie poddawała. Korona prowadziła grę, prowadziła 1-0, później 2-1, cały czas Wisła doskakiwała, no i ten kapitalny Krzysztof Drzazga w tym spotkaniu, który nam się właściwie znikąd objawił, to dopiero jego 17 mecz w Ekstraklasie. 0 goli, a nagle 3 trafienia, więc szacunek dla niego. Też sam powiedział po tym spotkaniu, że czeka go jeszcze bardzo dużo pracy. To w nawiązaniu do tego, jak już minął bramkarza, miał pustą bramkę, zabrakło koncentracji, spudłował i właściwie powinien mieć nie trzy, a cztery trafienia. Krzysztof Drzazga, piłkarz, który ma 23 lata, właściwie w Ekstraklasie do tej pory nie zaistniał. Grał na niższych poziomach, wypożyczony do Puszczy Niepołomice. Po tych zawirowaniach wokół Białej Gwiazdy zwyczajnie Maciej Stolarczyk potrzebował kogoś do rywalizacji z Kolarem w ataku. On wskoczył do składu. Jakoś niespecjalnie do tej pory też się jakoś wspaniale prezentował, no ale wreszcie nastąpiło to przełamanie i kto wie, czy przez to Drzazga nie urośnie. On do niedawna zupełnie pracował, wyobraźcie sobie, przy montowaniu takich agregatów, sprężarek, tak, nie chcę się tutaj pomylić, no ale właściwie musiał dzielić treningi z pracą fizyczną, chodził po prostu do pracy, tak, sprawdzę sobie jeszcze, produkcja kompresorów, o, tak to profesjonalnie się nazywa, czyli pracował w takiej firmie, gdzieś tam składał części do kompresorów, zastanawiał się nad tym też, czy nie zejść do kopalni w Polkowicach. On jest z Dolnego Śląska, był na testach w Zagłębiu Lubin, tam go odrzucono. Też po tym, jak niezłą rundę, mało powiedziane, 21 goli bodajże strzelił w trzecioligowych Polkowicach, odezwał się Śląsk Wrocław, ale również odezwała się Wisła Kraków i on zdecydował się jednak pójść do Wisły. Kiedyś zbierał autografy od Arkadiusza Głowackiego, a teraz Arkadiusz Głowacki zadzwonił do niego, czy nie chciałby trafić do krakowskiej Wisły. Też Futbol pisze przez to takie kapitalne historie i
potrafi zupełnie wywrócić życie o 180 stopni w bardzo krótkim czasie. Więc Drzazga teraz strzela ku chwale Białej Gwiazdy. Kapitalne spotkanie dla tego zespołu, też takie na podbudowanie, bo ta forma cały czas się gdzieś waha. Cały czas Maciej Stolarczyk też w dużym wywiadzie w Przeglądzie Sportowym mówił o tym, że okej, wypadło nam kilka ogniw, niby to jest normalne do poskładania, nie chcę się do końca przez to tłumaczyć, że te wyniki nie są może aż tak satysfakcjonujące, ale są poprawne. Potrzebuje po prostu czasu, żeby ta drużyna zaskoczyła. No i w tym meczu z Koroną zaskoczyła absolutnie. Ale Wisła nawet w tych meczach, które przegrywała na wiosnę, to trzeba powiedzieć, że pokazywała charakter. Nie wiem, chociażby z Lechią to spotkanie było przegrane, ale naprawdę ta ekipa z Kubą Błaszczykowskim na czele jako kapitanem no, postawiła się liderowi i to nie był mecz do jednej bramki. Co do Kuby, sam jestem ciekaw, czy dostanie powołanie do reprezentacji. Wydaje mi się, że tak. Ten mecz na pewno dał więcej argumentów na plus selekcjonerowi Jerzemu Brzęczkowi, bo wcześniej nawet pisałem to do sobotniego przeglądu. No ta forma Kuby, mówiąc szczerze i delikatnie, mimo wszystko nie była za wysoka. On jakoś dużo argumentów nie dawał na plus Jerzemu Brzęczkowi. Nie dawał też dużo Wiśle Kraków i moim zdaniem na to powołanie nie zasługiwał. Czy dostanie? 50-50, no ale moim zdaniem tak. Moim zdaniem w reprezentacji na mecze z Austrią i Łotwą się znajdzie. O tym będzie też szerzej jutro, bo zrobię live'a na temat reprezentacji Polski. Na skrzydłach wiadomo, że będzie rywalizował Kuba ewentualnie z Kądziorem Frankowskim. Tam też ciekawa informacja, że blisko powołania jest Dawid Kownacki. Nie jako napastnik, a jako skrzydłowy. Ale o tym więcej jutro, bo tutaj chcę się skupić jednak na lidze. Jeszcze słówko o meczu Wisły z Koroną. Dziwne kolejny raz spotkanie w wykonaniu takim taktycznym, bym powiedział, Gino Lettieriego. Zupełnie nie rozumiem później tego przejścia na grę trójką obrońców. To się absolutnie zemściło na gospodarzach. Znów później nastąpił powrót do gry czwórką. Lettieri to tłumaczył kontuzją, właśnie posunięciami taktycznymi, że nie do końca ten zespół czuł się dobrze w bloku z czterema defensorami, ale to się zemściło i to bardzo brutalnie. Korona też bardzo ta forma chwiejna na wiosnę, więc tutaj trzeba będzie mocno jeszcze popracować. Co sobie wypisałem jeszcze na temat tego spotkania? Wukan Sawiciewicz, bardzo dobry mecz. Pokażę Wam tutaj, zajrzę Instat Index Wisły Kraków po tym meczu, czyli dostajemy takie statystyki z Instata, z Ekstraklasy na temat tego, kto jak się spisał. To ciekawe, najwyżej oczywiście z Wisły Drzazga, Burliga i trzeci był Sawiciewicz. Sobie tutaj spojrzę jeszcze. Strzały celne, niezła statystyka, 50% podania, tutaj 90% celnych, więc jak na środkowego pomocnika to bardzo, bardzo dobrze, więc wydaje mi się, że on odciążył dosyć mocno Wulenta Baszę, który właściwie cały ten ciężar gry do tej pory brał na siebie, jeśli chodzi o środek pola i wyglądało to o wiele, wiele lepiej w wykonaniu Wisły. Takie moje spostrzeżenie. Czy jeszcze Kuba Błaszczykowski, tu już wspomniałem, gol na 2-2, aktywny mecz, mógł mieć też bardzo ładną asystę, kiedy leciała taka piłka do niego górna i on od razu odegrał z pierwszej na środek pola karnego i wtedy ten strzał był chybiony. Też wydaje mi się, że tam powinna paść bramka dla Białej Gwiazdy, ale tutaj, tak jak mówię, cały splendor spadł na Krzysztofa Drzazgę. Jeszcze łyczek kawy, przeczytam sobie wasze pytania w tym czasie. O, kubek Ekstraklasy taki, pokażę Wam. I pytanka sobie przeczytam. Dobrze, tutaj pytacie o trenera Smułkę i mecz Arka Legia. Dobra, to może przejdziemy do tego spotkania Arka Legia. Tutaj też mam sporo spostrzeżeń na ten
Na ten temat, to co? Od pytania może zacznę Mateusza Nowakowskiego tutaj a propos trenera Smułki, jego zachowania po tym, jak po przegranym, przypomnijmy, 1-2 meczu, przywoływali go do siebie kibice Arki. On zszedł do tunelu, nie pojawił się tam przy przysłowiowym, tak? Przy tym płocie, gdzie czekali na niego fani, i moim zdaniem zrobił bardzo dobrze, no bo nie załatwia się tak spraw. Po pierwsze, Arka nie zagrała złego spotkania, grała z mistrzem Polski, okej, wyniki są dalej fatalne, ale no sorry, trener nie jest od tego, żeby wysłuchiwać wyzwisk, wysłuchiwać rad kibiców, wysłuchiwać tego, jak drużyna powinna być prowadzona, jakie zmiany personalne, jak powinna wyglądać taktyka, ustawienie itd., itd. Od tego są działacze, jest prezes Pertkiewicz, jest właściciel Dominik Midak, który rozlicza trenera z wyników. Jeśli będą go chcieli zwolnić, to go zwolnią. Jeśli będą chcieli jeszcze poczekać, to poczekają. Teraz Arka, patrzę sobie, ma przed sobą Zagłębie Lubin, Śląsk, Wrocław i Lechię Gdańsk. Moim zdaniem, jeżeli tutaj gdzieś, nie wiem, około tych trzech, pięciu punktów, nie wiem, no nie chcę tutaj wchodzić w skórę działaczy, trener Smułka nie zdobędzie, no to prawdopodobnie straci pracę, zwłaszcza ten mecz z Lechią Gdańsk jest oczywiście bardzo prestiżowy dla Gdynia, dla Trójmiasta, to jest oczywiste. I moim zdaniem to będzie taki punkt krytyczny, jeśli do tego momentu nastąpi znów przegrana z Lechią, no to może stracić pracę. Takie są tylko moje wnioski. W środę pojechałem do Gdańska, rozmawiałem z Karolem Filą, czyli prawym obrońcą Lechii, do tego jeszcze przejdę, i pojechałem także później do Gdyni spotkać się z trenerem Smułką. Wywiad obszerny był w sobotnim przeglądzie sportowym. Mam nadzieję, że część z Was czytała tę rozmowę, bo sporo ciekawych wniosków trenera. Dlaczego tak się dzieje, jak się dzieje? No, dużo pretensji generalnie ma do otoczenia, mówiąc delikatnie. Mam wrażenie tak, że nie chciał do końca tego zdradzać, ale do podejścia do pracy niektórych piłkarzy. Również do tego, jak wygląda murawa. Nie chcę do tego wracać setny raz. Sami widzieliście, jak oglądaliście to spotkanie. To jest jakiś absolutny skandal, że w Ekstraklasie tak może płyta boiska wyglądać. Ona ma już 8 lat. Prawdopodobnie zostanie wymieniona na Mistrzostwa Świata do lat 20 i gdzieś chyba w mieście Gdyni czekają na to, żeby to za nich zrobili. Moim zdaniem, no zwyczajnie teraz ten PR wokół klubu jest fatalny przez wyniki, ale też fatalny, to wszystko dopełnia te czarę goryczy, stan murawy, no, na który nie pozwala normalnie moim zdaniem grać w piłkę. Więc to, że nie podszedł do kibiców, moim zdaniem bardzo dobrze. To jednak nie wygląda też tak, że okej, co, idziemy do teatru, to wyciągniemy za uszy za sceny aktora, jeżeli nam się nie podobał spektakl. No nie, oczywiście, to są inne emocje, to są emocje sportowe. Tutaj jest duży taki, powiedziałbym, natłok tego testosteronu, jest inna widownia, inna publiczność. Rozumiem też kibiców, ich złości, frustracje, bo wyniki są fatalne. Tutaj mogę Wam pokazać, nie wiem, czy to będzie widać, tabelkę. Widzicie tą tabelkę? Tak, teraz jest Cracovia 25 punktów, Arka i Wisła Płock 5 punktów, to jest 10 ostatnich spotkań. Świetnie punktują Pasy, Legia 22 oczka, Piast 18. Lechia, Lech podobnie, ale one jeszcze mają spotkania przed sobą, więc mogą nawet 21 punktów uzyskać. A Arka i Wisła Płock, Wisła też ma spotkanie jutro, Arka jest w tym momencie najgorsza. 10 meczów, 5 punktów, to jest naprawdę wynik katastrofalny. Trener Smułka oczywiście no tutaj też musi wziąć odpowiedzialność na swoje barki. To nie jest tak, że murawa, że piłkarze to jest jedyna wina. On oczywiście ma sporo racji, mówiąc o tym, że nie dostał transferów takie, jakie chciał. 60 nazwisk, 15 zostało wytypowanych, 0 zakupów z tych 15. Po prostu Arka przegrywała nawet z Zagłębiem Sosnowiec o zawodników, których walczyła zimą. To też pokazuje tą moc nabywczą Arki, bardzo słabą.
Ale tak, no mówi o Aleksandarze Kolewie. On wczoraj wrócił od tamtego momentu kontuzji w już późną jesienią. Jedno spotkanie tylko wygrane, że to była taka strata, która właściwie wszystko zmieniła. Moim zdaniem nie do końca tam tak jest. No jednak te przygotowania dużo zmieniły, ta przerwa dużo zmieniła. Janota nie jest już w takiej formie, w jakiej był, Deja i tak dalej, kontuzje, mieszanie w defensywie, sporo tego było, no ale przede wszystkim Arce brakuje dobrego, porządnego napastnika, o tym wie trener Smułka i już na razie tego nie zmieni. Tyle o Arce, gdzie kupiłem stolik. Kurczę, nie pamiętam już nawet, szczerze mówiąc, ale może sprawdzę, może kiedyś tutaj odpiszę. Co z Pio? O piątku, ewentualnie jutro w live o reprezentacji. Słuchajcie, no to jeszcze słówko o Legii Warszawa, bo by wypadało porozmawiać. Zwycięstwo nie jakieś kolejny raz przekonujące. Z Miedzią wyglądało to tyle lepiej, że no, okej, Miedź nie grała, stała na swojej połowie i właściwie Legia robiła co chciała aż do końcówki spotkania i właściwie jedynego zagrożenia po uderzeniu z rzutu wolnego Łukasza Garguły. Ale Legia jest pragmatyczna, Legia gra dosyć, no nie chcę powiedzieć nawet prostą piłkę, ale właściwie jest w tym momencie Legią zadaniową. Mają być 3 punkty, ma być dość taka, powiedziałbym, prosta gra, przede wszystkim defensywa, organizacja gry, coś co pokazuje Lech, coś co pokazuje od dłuższego czasu Lechia. I to się sprawdza. Przede wszystkim defensywa szczelna, a z przodu zawsze coś wpadnie. Sebastian Szymański jest kontuzjowany, na szczęście w tym spotkaniu z Miedzią ta kontuzja nie okazała się tak poważna, jak na jaką wyglądało, bo podejrzenie o naderwaniu więzadeł pobocznych to już jest coś bardzo poważnego, ale skończyło się na szczęście na nadstrachu. 3-4 tygodnie powinien być do gry. No i tutaj trzeba przyznać, że trener Sapinto zastosował bardzo ciekawe rozwiązanie. Ono mi się podobało. Jurij Madejrosz poza jedenastką, wszyscy typowali go, że zastąpi jako taki kreatywny, środkowy, ofensywny pomocnik właśnie Szymańskiego, a tu nie. Jednak trener zdecydował się na dwóch napastników, postawił na Kulenowicza jako tego typowego targetmana, dziewiątkę, za jego plecami wystawił Carlitosa. No i kibice Legii pewnie mogą mieć pewne, czy widzieć pewne porównanie do no, niedawnej kapitalnej dwójki na napastników jak na nasze standardy. Mówię tutaj oczywiście o Prijowiczu i Nikoliciu. Prijowicz jako Kulenowicz, a Nikolicz bardziej jako Carlitos, czyli taki napastnik do gry kombinacyjnej, szybszy, mający też cechy właśnie takiego ofensywnego pomocnika z dobrą techniką, potrafiący szybko zmienić pozycję, grać jeden na jeden, a Kulenowicz, powiedzmy, zawodnik trochę wolniejszy, cięższy, który musi dostać piłkę dokładniejszą, do stopy, do głowy i tak dalej. Chociaż wczoraj pokazał też trochę techniki, kiedy mijał obrońcę i już później ładnie umieścił piłkę w siatce, ale samo to zagranie było oczywiście ładniejsze od strzału. Ale widzę, że to rozwiązanie wcale nie musi być jednorazowe. Dobrze to wyglądało. Carlitos za plecami Kulenowicza ma to sens. 13 gol Hiszpana. On ostatnio, pamiętam, chyba mówił w wywiadzie z Piotrkiem Koźmińskim, że jeszcze nie składa broni, poczekajcie spokojnie, ja jestem w stanie dogonić Igora Angulo w klasyfikacji strzelców. No i nie rzuca słów na wiatr w tym momencie Carlos Lopez. Faktycznie strzelił gola, bardzo ładnego, przymierzył, podkręcona piłka, właściwie bramkarz był bez szans, no udowodnił to, co już wszyscy wiemy, ma świetne uderzenie z takiej stojącej piłki, bo potrafi też uderzać ze stałych fragmentów gry, widzieliśmy to w poprzednich sezonach. No i moim zdaniem, tak jak rozmawiałem też z Ricardo Sapinto, on mówi, że on będzie rotował napastnikami, bo oni mają inne cechy, my to wszystko rozumiemy, na jednego przeciwnika bardziej pasuje mu Kulenowicz, na innego rywala bardziej pasuje mu Carlitos, a to rozwiązanie, dlaczego nie, moim zdaniem jest całkiem sensowne i logiczne. Legia, mam wrażenie, nabiera
nawet nie jakiegoś większego rozpędu, co tyle tej pewności siebie, że po prostu przyjeżdża do słabszego rywala i ona musi po prostu takie mecze wygrywać, kontrolować i tak dalej. Ważny jest to tydzień przed Mistrzami Polski dla wydźwięku, powiedziałbym, całego sezonu. Pamiętajmy, w środę Puchar Polski z Rakowem Częstochowa, a później Śląsk-Wrocław, więc to są ważne mecze. Takie mecze właśnie jak ze Śląskiem, z Miedzią, czy teraz z Arką trzeba po prostu wygrywać. Panie Tomku, czy w przypadku tutaj Piotr YM, tak? Pyta mnie, czy w przypadku przegranej Jagi w Opolu trener Mamrot straci posadę? Przypominam, że Odra jest prowadzona przez ekstraklasowego trenera Rumaka i ma w składzie Skrzypczaka, Niziołka i tak dalej. No to słówko oczywiście o tym, co dzieje się w Białymstoku za momencik. Jagiellonia, oczywiście to spotkanie ze Śląskiem, jak wszyscy z Was jako fani ekstraklasy wiecie, przegrała. Jak te zespoły się spotykają, to dochodzi do różnych absurdów. Teraz też tak było. Raz Jaga potrafi wygrać 4-0 we Wrocławiu, później Śląsk jedzie do Białegostoku, tam z kolei wygrywa bardzo wysoko, a tutaj takim absurdem była czerwona kartka Sandomierskiego i postawienie w bramce, czy przebranie się za bramkarza Tarasa Romańczuka na te ostatnie minuty. Czyste konto Tarasa, ale oczywiście nie mógł być zadowolony, no bo to niczego nie zmieniło. Jaga przegrywa, Jaga jest bardzo chwiejna. Ja tę tabelkę jeszcze raz pokażę, żebyście sobie zobaczyli, jak wygląda sytuacja Jagiellonii w tych ostatnich 10 spotkaniach. Jaga zdobyła 12 punktów, czyli o 13 mniej niż Cracovia. Wszyscy cenimy trenera Mamrota, wszyscy doceniamy jego warsztat. Wszedł szturmem z zaplecza ekstraklasy na ten najwyższy szczebel, zaprezentował się świetnie, ale no teraz Jagiellonia, trzeba sobie powiedzieć, jest w delikatnym kryzysie. Dwa zwycięstwa, dwie porażki, jeden remis. No, chyba to okienko zimowe, transferowe dużo zaszkodziło, tak mam wrażenie, białostoczanom, bo wiadomo, że odszedł Świderski, wiadomo, że odszedł Frankowski. Wydawało się, że te zakupy, chociażby z Wisły Kraków, będą jakościowe, dadzą dużo jakości. Na razie tego nie widać. Gra ofensywna Jagiellonii nie wygląda jakoś specjalnie dobrze. Odnoszę się do samej sytuacji teraz z trenerem Ireneuszem Mamrotem, bo w poniedziałkowym magazynie Ekstraklasy tydzień temu Łukasz Olkowicz zdradził, że ta posada trenera Mamrota jest zagrożona. Oczywiście można się było tego spodziewać, że to pójdzie w dwie strony. Albo klub zaprzeczy, albo za chwilę faktycznie może dojść do jakichś ruchów, chociaż my mówiliśmy o tym, że to najbliższe mecze tak naprawdę mogą zdecydować o przyszłości szkoleniowca. No ale pojawiło się oświadczenie oczywiście Cezarego Kuleszy, prezesa Jagiellonii. On także przyszedł na trening do piłkarzy i zapewnił ich, że absolutnie nic się nie dzieje, że jest zadowolony z pracy swojego szkoleniowca. No nie jest tak do końca. No, z tych zakulisowych naszych informacji wynika, że nawet nie do końca prezesowi podobała się wygrana wysoka z Miedzią, a mianowicie styl, w jakim Jagiellonia wygrała wysoko, ale no, faktycznie może nie grała olśniewająco. Później była oczywiście też porażka z Cracovią, czyli dla prezesa Kuleszy bardzo prestiżowe spotkanie ze względu na osobę Michała Probierza, który oczywiście też budował wspólnie z prezesem Kuleszą tę wielką Jagiellonię, którą dzisiaj mamy w Ekstraklasie. Przecież to wcale nie tak długo trwa. Jagiellonia przeżywa swoje najlepsze lata w tym ostatnim okresie oczywiście. No i tamta porażka też zabolała mocno współwłaściciela Jagi i gdzieś te akcje notowania trenera Mamrota zaczęły spadać i zaczęły się właśnie przebąkiwania, że być może tutaj należy coś zmienić. Na razie doszło do dementi, ale nie jest tak, że to dementi musi się sprawdzić. Też klub dementował, jak Michał Probierz miał odchodzić z Jagiellonii. Mówiono wtedy, że absolutnie do niczego takiego nie dojdzie. W marcu bodajże dementowano te informacje, a latem po sezonie trener Probierz się pożegnał i podjął pracę w Cracovii. Więc moim zdaniem no, trener Mamrot faktycznie
To krzesło pod nim jest coraz gorętsze. On pochodzi z Dolnego Śląska i może faktycznie tam doszłoby do porażki. Czy to będzie mecz na zwolnienie? Nie chcę tego oceniać, to nie są oczywiście moje decyzje, ale jeśli Jaga przegra, to sezon będzie naprawdę miała kiepski, bo wydaje się, że tutaj może być ciężko nawet o top 3. No i kto wie, czy wtedy, nie wiem, czy po sezonie, czy jeszcze w trakcie nie dojdzie do jakichś roszad. Prezes Kulesza też wtedy dzwonił do mnie po magazynie Ekstraklasy, zarzeka się, że do żadnej zmiany nie dojdzie. To jest jego opinia oficjalna, także w moim kierunku, ale no, jednak decyzje się zmienia też wprost proporcjonalnie do wyników. A te w przypadku Jagiellonii, tak jak mówiłem, 10 meczów i 12 punktów. To jest słabo. No niestety, to tak trzeba sobie powiedzieć. Fatalna jakość obrazu, tutaj pisze Jake Osicki. Może zmień jakość sobie. Nie wiem, czy można tutaj tę jakość zmienić. Wydaje mi się, że tak, że spokojnie możesz sobie tutaj zmienić na HD nawet, więc tak to wygląda. Co ja jeszcze miałem Wam powiedzieć? Aha, z takich newsowych informacji, ile rozmawiamy? 30 minut. Jutro spotkanie Lechii Gdańsk z Wisłą Płock. Tutaj też padają pytania o Wisłę Płock, więc tutaj może zahaczymy temat także na wciarzy. O Lechii Gdańsk oczywiście takim gorącym tematem no były dwa, wydaje mi się, w tym tygodniu powiązane, tak, z Wisła Płock i Lechia. Pierwszy to jest Ariel Borysiuk. Mogę zdradzić, że no na 99% on w tym spotkaniu nie zagra. W kontrakcie wypożyczenia do Wisły Płock co prawda zapisano kwotę, jaką trzeba by zapłacić Wiśle Płock, aby Ariel Borysiuk, Lechii Gdańsk, przepraszam, aby Ariel Borysiuk w tym spotkaniu mógł zagrać. I jest to kwota 250 tysięcy złotych. Ale problem polega na tym, że są jeszcze dodatkowe zapisy o ewentualnych odszkodowaniach, że to wcale nie musi być konkretnie 250 tysięcy, a może być więcej. Rozumiem, że to by była już kwestia sporna, rozstrzyganie przed Polskim Związkiem Piłki Nożnej itd., itd. W każdym razie nie ma sensu w to wchodzić. 250 tysięcy nie zostanie zapłacone, choć Wisła Płock zgłosiła się do Lechii. Dyrektor Masłowski zadzwonił, że chcą, aby Ariel zagrał. Lechia zwyczajnie nie wyraziła zgody. Do Lechii należy ostatnie zdanie w tym temacie także dlatego, że płaci część pensji Ariela Borysiuka, więc nie jest to tak, że jedynie klauzula 250 tysięcy złotych rozwiązuje wszystko. Ariel Borysiuk w tym meczu nie zagra. To jest raczej ostateczna informacja, więc Wisła Płock będzie bardzo mocno osłabiona, bo tak, jeśli się nie mylę, za kartki wypada Dźwigała. I druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, która była bardzo gorąca w tym ostatnim tygodniu, no to oczywiście zawieszenie Cezarego Stefańczyka. 6 miesięcy za naruszenie nietykalności sędziego w tym absurdalnym, kosmicznym Ekstra Classico, jak już to nazwaliśmy, meczu z Krakowią. Faktycznie poniosło go, musnął głową sędziego. To jest naruszenie nietykalności, coś, co bardzo trzeba piętnować, ale moim zdaniem 6 miesięcy to jest za dużo. Wszystko przez to, że powstał paradoks w poprzednim, czy precedens, przepraszam, nie paradoks, precedens. W poprzednim sezonie Sitoriera również bardzo podobna sytuacja. Naruszył nietykalność bodajże Piotra Lasyka w tamtym spotkaniu, tak, z Zagłębiem Sosnowiec i otrzymał najpierw 6 meczów zawieszenia, a najwyższa komisja odwoławcza przy Polskim Związku Piłki Nożnej wlepiła mu karę 8 miesięcy zawieszenia, więc pod tym względem, jeżeli mamy już pewien precedens prawny i bardzo sytuację podobną, Stefańczyk, spodziewałem się tego od razu, nie mógł dostać kary mniejszej. Dostał, co prawda, okej, 6 miesięcy, nie robi mu to większej różnicy, w tym sezonie już nie zagra. No i pytanie, czy on w Wiśle Płock zostanie. Miał kilka zaledwie spotkań do tego, żeby automatycznie przedłużył mu się kontrakt z nawciarzami o rok. On już ma 35 lat bodajże, więc teraz działacze się będą zastanawiali, co dalej, ale z tego, co słyszę, Stefańczyk prawdopodobnie dostanie jednak nową umowę i zostanie jeszcze co najmniej na rok w Wiśle Płock. To jest taka informacja też dla kibiców
nafciarzy. Tu padło jedno z pytań, jak widzę na live czacie, co się dzieje z Wisłą Płock. No, gościłem też Kibu Wikunię w magazynie Ekstraklasy w poniedziałek. Swoją drogą oglądajcie w Onecie, w przeglądzie sportowym, poniedziałek 20:30. I on ma też dużo racji, że te spotkania przeważnie Wisła Płock przegrywa trochę też podobnie jak Arka. Bardzo często na styku, nie wytrzymują czasami ciśnienia, prowadzą w niektórych spotkaniach, po czym nawet dwoma bramkami, było tak chociażby z Krakowią, po czym gdzieś tracą te koncentracje, może brakuje im doświadczenia i rywal ich zwyczajnie dogania. Było tak już kilkakrotnie w tym sezonie, więc tu pojawiają się kłopoty. Też Kibu tłumaczy, że on chce grać bardzo piłkę ładną, ofensywną, ale koniec końców to nie będzie miało znaczenia. Przede wszystkim trzeba utrzymać się w lidze. A zarówno Arka, jak i Wisła Płock w tym momencie to już jest oficjalne, są zamieszane w walkę o utrzymanie. Tak to, moi drodzy, wygląda. Jeszcze z rzeczy, które chciałem poruszyć przed spotkaniami dzisiejszymi, to jest oczywiście Pogoń, Zagłębie Lubin i Miedź, Lech Poznań, no to dwie takie rzeczy. Ważna na pewno, chyba ważniejsza niż sam wynik w przypadku Pogoni, no to była informacja o przedłużeniu kontraktu aż o 3 lata z Kostią Runiajiciem. To nie były łatwe rozmowy, one trwały już dość długo. No i wreszcie prezes Jarosław Mroczek doprowadził do ich finalizacji. To jest bardzo duży sukces Pogoni, to jest bardzo duży sukces całego Szczecina w kontekście budowania pewnej filozofii też wokół klubu, bo wspólnie, równolegle podpisano nie tylko oczywiście umowę z Kostią Runiajiciem, ale także ogłoszono, że właściwie za moment ruszy budowa nowego stadionu. Pięknie wygląda ten projekt, wszystko tutaj zaczyna mieć po prostu ręce i nogi, bo oprócz stadionu to również Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży Pogoń już ma bardzo prężnie działającą akademię i to będzie chyba szło tylko w lepszą stronę. Trener Runiajić, tak jak rozmawiam z piłkarzami, ma bardzo u nich wysokie notowania. Też blisko jestem z Jarosławem Fojutem, jeszcze poznaliśmy się w Anglii, kiedy byłem tam na studiach, on grał w Luton Town. To rozmawiam z nim czasami i on mówi, że trener Runiajić to jest po prostu naprawdę wysokiej klasy fachowiec, jest przede wszystkim dobrym trenerem, ale jest też szczery do piłkarzy, nie obiecuje im za dużo, ma twardą rękę, ale jednocześnie jest sprawiedliwy i chyba piłkarze wtedy doceniają, zresztą chyba wszyscy pracodawcy, takiego szefa, który ma twardą rękę w niektórych momentach, potrafi podjąć trudne decyzje, ale jest po prostu sprawiedliwy i potrafi te swoje decyzje dobrze zakomunikować. I taki wydaje mi się Kostia Runiajić. Dobrze, że zostaje w Ekstraklasie, dobrze, że zostaje w Pogoni. Przekazywałem też taką informację, że gdzieś podglądała tę sytuację, obserwowała od pewnego czasu Legia Warszawa, w razie czego, gdyby coś miało się dziać z trenerem Sapinto, ale on na razie te swoje notowania odbudowuje, więc spokojnie. Tutaj nie chcę tutaj siać jakichś wielkich plotek na jego temat, ale tutaj kwestia już samego Runiajicia została rozwiązana i to jest bardzo dobra informacja dla Pogoni Szczecin przed tym spotkaniem z Zagłębiem Lubin. Tak, ma być 16 tysięcy kibiców, to też jest imponujące pożegnanie z tym starym obiektem i budowa nowego. No, Szczecin absolutnie zasłużył na nowy stadion, też czeka na niego bardzo długo w Ekstraklasie, jest naprawdę dinozaurem, jeśli chodzi o ten obiekt, no tylko Sosnowiec chyba bardziej straszy kibiców Ekstraklasy niż ten stadion w Szczecinie. Dobra, zobaczę sobie szybko jeszcze na wasze pytania. Jeśli Lechia nawet nie zremisuje z Płockiem i przegra w Sosnowcu, to Legia ich wyprzedzi w następnej kolejce, o ile wygrają u siebie ze Śląskiem. No tak, oczywiste, to jest stwierdzenie tutaj Piotra Im, tak? Obrona i bramkarz trochę liftingu potrzebują w Pogoni, ale jak tak, to jest super. No oczywiście, ciekawe jak to wszystko się ułoży, kiedy odejdzie też Sebastian Walukiewicz, bo ta para, która jest obecnie, naprawdę spisuje się w porządku. Ja jestem pod wrażeniem, jak to wszystko się układa w Pogoni i moim zdaniem generalnie
ta drużyna jest w pewien sposób niedoceniana. Chciałem tutaj sobie sprawdzić jeszcze jedną rzecz, za chwilę wam powiem więcej o samej Pogoni, tak, ale tak przeglądając ich skład, no to jest faktycznie niedoceniana i ta para Walukiewicz-Malec moim zdaniem w tym momencie jest jedną z lepszych na środku obrony. Malec ma 23 lata, jest starszy od Walukiewicza, ale no też prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Jestem zaskoczony i chwała dla trenera Runiaicia, jak to sobie poukładał. Kamil Drygas, jeden z najlepszych piłkarzy sezonu, tak? Zgodzicie się? Nie wiem, możemy sobie podyskutować. Jeśli chodzi o tę kampanię, Tomasz Podstawski, taka ciekawostka, też chciał go trener Smułka, mówiłem o tym przegrywaniu na rynku transferowym Podstawskiego. W tym samym momencie, co Arka, mówił, że nawet 2 tygodnie wcześniej już był z nim w kontakcie, wszystko wydawało się, że idzie w dobrym kierunku, a jak nie wiadomo, o co chodzi, no to chodzi o pieniądze, po prostu zabrakło kasy na pozyskanie takiego zawodnika i ostatecznie on wylądował w Pogoni. Co sądzisz o Sliszu? Czy jest to piłkarz na wielki format, czy raczej taki Majewski, który wyjedzie i wróci? Też dobre pytanie. Generalnie moim zdaniem różnie wypowiadałem się na temat władz Zagłębia Lubin w przeszłości, na temat tego, jak tam potraktowali między innymi porażce z Huraganem Morąg, tak, w Pucharze Polski, to moim zdaniem mówienie o tym, że trener czy drużyna powinni zapłacić za obóz przed takim spotkaniem, było absolutnie nie na miejscu, szukaniem jakiegoś dobrego PR-u u kibiców, a tak to moim zdaniem nie powinno wyglądać w przypadku prezesa Mateusza Drużdża, ale tutaj też pochwała dla niego, w jaki sposób zarządził tym kryzysem po tym, jak został zwolniony Mariusz Lewandowski. Szukano trenera, jednak postawił na Bena Van Daela. Była to odważna decyzja, bo Van Dael nie miał jakichś specjalnych wyników z seniorskimi drużynami. On bardziej odpowiadał za akademię, za drużyny młodzieżowe. A to wypaliło, bo Zagłębie gra bardzo ładnie i Zagłębie spełnia te cele, które nakłada też na nich zarząd i ta akademia, którą już świetną mają, czyli wprowadzanie nowych zawodników, młodych zawodników, takich chociażby jak Slisz, bo od niego tutaj wychodzimy. A wspominałem na samym początku, że powołanie od Czesława Michniewicza do U21 dostanie Oko, który też procentuje, więc dobrze to wygląda. Problemem Zagłębia jest w tym momencie oczywiście też kontuzja Chładuna, no ale gdzieś te wyniki na wiosnę naprawdę imponują, bo jeżeli wygrywasz z Lechem, wygrywasz z liderem Lechią, to wygląda to dobrze, ale tak jak mówiłem tutaj a propos kontuzji, tak jak mówiłem o Bochniewiczu, tak martwią się w Zagłębiu, na kogo teraz postawić w bramce. Dość taka kontuzja dziwna, Chładuna uderzył o słupek na jednym z treningów, rozwalił sobie nogę o tyle poważnie, że wypada na kilka tygodni, więc trzeba uważać na każdym kroku, absolutnie. Będzie transfer Szymańskiego? Najpierw niech wróci do zdrowia, to może i transfer będzie. Ja bym widział Martina Polaczka za łuskę w Pogoni, świetny bramkarz. Okej. Dobra, powinno być chyba w porządku. Tak, wróciliśmy? Dobra. Tutaj telefon zaczął dzwonić, więc ten live przez to się przyciął. Ma jakieś pan informacje, czy zagra Amaral w meczu Lecha z Miedzią? Powiem tak, rozmawiałem z trenerem Nawałką. Mam nadzieję, że się nie obrazi, że to zdradzam, ale rozmawiałem z trenerem Nawałką na temat też Amarala i on dosyć tutaj enigmatycznie odpowiedział, że on musi sobie zapunktować u niego po bodajże tak, tym słabym meczu z Piastem Gliwice. Jeszcze szybciutko spojrzę, żeby was tutaj nie oszukać w jednym temacie, ale generalnie chyba gdzieś tutaj podpadł trochę swoim występem trenerowi Portugalczyk właśnie w tym no, katastrofalnym spotkaniu Lecha z Piastem. Tak, no, w tym meczu zabrakło takiego kreatywnego też zawodnika, no, ale cała drużyna chyba nie ma sensu w ogóle o tym wspominać. Zagrała fatalne zawody, ale gdzieś chyba tutaj stracił trochę zaufania u trenera Nawałki Amaral.
Szczerze, wielkich zmian się chyba w składzie po tym ostatnim spotkaniu nie spodziewam z Arką Gdynia. Tutaj trener Nawałka dąży do absolutnie do stabilizacji tego składu, więc po tym jak wrócił Gumny, po tym jak wrócił Makuszewski, który moim zdaniem mógłby dawać więcej, bo Gumny to jest taki zawodnik, który daje bardzo dużo w tym momencie na prawej stronie z Kamilem Jóźwiakiem, a Makuszewski jednak brakuje mu tych liczb. I brakuje liczb też Darko Jefliciowi cały czas. Moim zdaniem w tym momencie to jest jednak najsłabsze ogniwo Lecha Poznań. On musi dawać jednak więcej, żeby też napędzać Krystiana Gytkiera, który jest zawodnikiem potrzebującym podań, żeby zdobywać gole. On jest takim kulenowiciem w Lechu, o tak bym to nazwał, chociaż znacznie lepszym na ten moment moim zdaniem napastnikiem. Więc tutaj nie spodziewam się jakichś specjalnych zmian. Pewnie do składu może wrócić Kostewicz. Ukrywaną taką informacją trochę chyba przez Lecha było, mówiło się o jakimś przeziębieniu, co do końca chyba nie było prawdą. Była taka delikatna kontuzja Kostewicza przed meczem z Arką. On zgłosił dopiero akces i gotowość do gry dzień przed meczem, więc tutaj nie chciał Nawałka już ryzykować. Opuszczał treningi w trakcie tygodnia. Więc postawił na Piotra Tomasika. On mi jakoś specjalnie nie zaimponował i myślę, że Kostewicz, jeżeli jest już w 100% zdrowy, to wróci do składu. Oczywiście znowu wyleciał z kontuzją Letniowski, więc na niego kibice Lecha będą musieli znów długo poczekać, żeby zobaczyć, czy on coś da realnie dobrego temu zespołowi. Ale tutaj mam naczelny hejter, tutaj pozdrawiam. Grał w rezerwach, chyba rozumiem. Chodzi oczywiście o Kostewicza. Nie sprawdzałem tego, więc wierzę tutaj absolutnie na słowo. Więc wydaje mi się, że wrócił do zdrowia, ale to już decyzja trenera, czy postawi na... wczoraj grał w rezerwach Kostewicz, więc no rozumiem, że dzisiaj będzie ciężko mu wystąpić. Dzięki, że to piszecie, bo szczerze mówiąc nie sprawdziłem tego przed tym live'em, ale no to wygląda na to, że jeżeli Kostewicz wczoraj w rezerwach, to ten skład może być naprawdę bardzo, bardzo podobny do tego z Arką. Powrót oczywiście Tiby po zawieszeniu i wydaje mi się, że tutaj jakichś większych zmian nie będzie. Trener tutaj się nie zdecyduje. Jeszcze a propos tego meczu, to widzę, że furorę odnajdę to sobie. Robi o to zdjęcie, tak? To na drugim telefonie wam pokażę. Dzisiaj na Twitterze widzę, że wyciągnął to Jakub Białek między innymi. Jest dużo komentowania. Sylwetki Forsella, no ona faktycznie nie wygląda na sportową, chyba tam dużo fast foodów jest granych, co powoduje, że chyba, Kostewicz oczywiście, ale Forsell, no zbyt fast to na boisku nie będzie. Piłkarz o świetnej technice, piłkarz, który ma no, młotek w nodze, bo chyba to jedno z takich najbardziej nieprzewidywanych, trudnych, agresywnych uderzeń dla bramkarzy, jeśli chodzi o naszą ligę. Ma umiejętności, no ale niestety ma też tendencję do tego, że pojawia się u niego brzuszek, jak widać na tej fotce. Tam widziałem jakieś komentarze, że jest to nie jakiś fake, a zdjęcie z wczorajszego treningu. Więc no tutaj jeśli chodzi o dynamikę, o szybkość, to może mieć Forsell problemy z kilkoma zawodnikami w spotkaniu z Lechem. Futsel, tak? Puszek tutaj pisze. No może, można tak zmienić. Niech mu pączków znów kupią i tak dalej. Już tutaj, dobra, hejtujecie mocno. Trener Nowak też jest pulchniutki, ale on przynajmniej nie biega po boisku. Dobra, tutaj jeszcze, czy Piast ma szansę na puchary? Moim zdaniem tak. Co to za prawda futbolu? Pasjonat, kolejny pasjonat z kanałem, jak Roman. Mam nadzieję, że się podoba. Tutaj głównie o Ekstraklasie, ale będzie też o kadrze jutro. I kilka ciekawych materiałów z Łukaszem Piszczkiem między innymi. Może jutro coś się uda zrobić, ale też dla kibiców Lecha, to już zapowiadam, szykuje się coś naprawdę bardzo mocnego. Nie w przyszłym tygodniu, ale za tydzień, w przyszłym tygodniu
wyjeżdżam za granicę, będzie ciężko, ale za tydzień coś mocnego dla kibiców Lecha na łamach przeglądu sportowego głównie. Także już powoli zapraszam. Twoje top 3 napastników w lidze. To zawsze trzeba się zastanowić chwilę. Wiadomo, cenię tych, którzy strzelają. U nas troszkę taki emeryten gang, tak? Gang emerytów, jeśli chodzi o najlepszych strzelców, bo Jangulo i Flavio i Marcin Robak to są zawodnicy, którzy mają już swoje lata, ale ogromny szacunek za nich, jak się prowadzą, że cały czas mają ten głód, cały czas mają ten snajperski nos, bramka Angulo sprzed kolejki, czy dwóch kolejki bodajże, z przewrotki, no to absolutny majstersztyk. A z zawodników no, młodszy jest też oczywiście trochę Carlitos, tak, 28 lat, ale tutaj mamy problem, bym powiedział, właśnie z takimi młodymi, dobrymi napastnikami, jeśli chodzi o Polaków. Na szybko przychodzi mi do głowy oczywiście Adam Buksa z Pogoni, który pewnie latem też może wyjechać, bo pyta od niego między innymi gdzieś tam Liga Włoska, więc tutaj też Pogoń w tym temacie może się osłabić, ale on ostatnio też nie ma jakiejś takiej rewelacyjnej formy, więc no szkoda, że nie mamy więcej tych snajperów z ekstraklasy, jeśli chodzi o Polaków, ale tak, no przydałby się powiew młodości, tak bym powiedział. Patrzę jeszcze, moi drodzy, na listę, czy chciałem wam coś ciekawego jeszcze przekazać. O Lechii z Płockiem było. Swoją drogą Karol Fila, rozmawiałem, tak jak mówiłem, z nim w środę. Bardzo fajny gość, dużo się jeszcze musi nauczyć, jeśli chodzi o grę w defensywie, ale szykuje się, tak wydaje mi się, bardzo konkretny kolejny zawodnik. Od roku dopiero na prawej stronie. Uczy się gdzieś tam gry w defensywie dopiero z Jarosławem Bieniukiem, odpowiedzialnym za to w Lechii. Od roku Krzysztof Bredę najpierw w Chojniczance go przestawił z środka pola, bo on grał na szóstce, na ósemce, na dziesiątce. Teraz właśnie przeszedł na prawą stronę, przez co ma fajne atrybuty, takie techniczne, bym powiedział, przyjęcie, odejście, podanie, wizję. To mu się bardzo może przydać, żeby się rozwinąć w takim, powiedziałbym, stopniu piszczkowym, żeby dawać też w ofensywie dużo. Podgląda bardzo to, jak pracuje Mladenowicz. Zdradził, że na treningach, czy też po treningach, bardzo mocno pracuje nad dośrodkowaniem z takiej lecącej, turlającej się piłki, czyli to, co powinien mieć oczywiście nowoczesny, boczny obrońca. No ale podstawa to jest obrona. On w obronie jeszcze trochę tych błędów popełnia, ale tak jak mówię, trzeba dać mu jeszcze czas. Pytanie, czy bardziej João Nunes, czy jednak on będzie występował na tej prawej obronie. Ostatnio dostawał od Stokowca jednak szansę Fila i zobaczymy, czy jutro też on zagra. Ale fajny zawodnik, bardzo poukładany, sfokusowany na karierę. Zmienił teraz też dietę, żeby jeszcze lepiej się czuć. Widać, że jest po prostu poukładanym, profesjonalnym, fajnym, młodym chłopakiem. Więc tutaj dla niego duży plus. Fan żużla, jeśli lubicie żużel włókniarza, tak? Boże, nie, Wybrzeża, przepraszam, Wybrzeże Gdańsk. Tutaj nie będę się już kompromitował, jeśli chodzi o żużel. Panie Tomku, też uważa pan, że trener Bartoszek ma sporo pecha? Jak dla mnie to jest ultra niespełniony trener w Brugbecie. Nie było warunków, a teraz znowu Chojniczanka, fachowiec, a się marnuje. No faktycznie, gdzieś tutaj taki, nie chcę rozwodzić się teraz nad trenerem Bartoszkiem, ale gdzieś ma chyba opinię takiego trenera, trochę jakbym powiedział jak Leszek Ojrzyński, że wchodzi do szatni, naprawia szybko tutaj atmosferą, tak, dobrymi relacjami z piłkarzami, a długofalowo traktuje go się jako trenera, który nie potrafi czegoś większego zbudować. Tak mi się wydaje, że tak gdzieś w środowisku tych właścicieli, prezesów taką opinię może ma i na tym cierpi, a opinia to jest, jak wiemy, bardzo, bardzo dużo, więc takie mam wrażenie, że do gaszenia pożarów tak, a do jakiejś dłuższej wizji nie. A być może jest to po prostu mylne stwierdzenie. Będzie rysowany skład na Austrię, a chcecie, żebym rysował, mogę narysować, ale tam chyba większych zaskoczeń nie będzie, tak? Skrzydło i lewa obrona. To jest na ten moment problem. Jedzie pan do Monachium na Bayern Liverpool? Nie.
Na krótkie wakacje, o tak, tyle zdradzę. Krótki urlop mnie czeka, niespodzianka, więc dlatego też wyjeżdżam. Top 3 obrońców w Ekstraklasie, kurczę, testujecie mnie tutaj, no na pewno... kogo bym tu wyróżnił? Jędrzejczyk, Walukiewicz. I moim zdaniem, jak się ustabilizuje, to może być to Rogne. Ale tutaj jeszcze oczywiście musi zapracować sobie na te nominacje. A tak to bym musiał się zastanowić. O środkowych, tak? Bo tutaj naczelny hejter pisze, że Gumny. Środkowych traktuję osobno, bocznych osobno, bo tutaj na pewno bym wymienił Gumnego i Mladenowicza to od razu, bo świetnie się spisują, tak jak Kirkeskow chociażby ostatnio też go wyróżniałem na początku tego live'a. Wujadinowicz, jak się ustabilizuje, różne są na temat jego opinie, mało zwrotny, towarowy z węglem i tak dalej, ale moim zdaniem on wcale nie jest tak zły, jak potrafi być zły. O tak, musi się faktycznie ustabilizować. Czy uważam, że w Legii jako trener powinien pracować Polak, na przykład Leszek Ojrzyński, Waldemar Folnarik, którzy postawią na Polaków zamiast ściągać swój środ z zagranicy? Moim zdaniem nie. To jest moja opinia. Może krzywdząca, ale opinia taka, że no nie wiem, Waldemar Fornalik miałby problem jednak z tą szatnią, która nie jest lekka w Legii. O tak bym to powiedział krótko. Porozmawiajmy o Drygasie, czy powinien dostać szansę od Brzęczka. Temat bardzo trudny, bo no, ciasno w środku pola. Ciężko gdzieś mi go umiejscowić, za kogo miałby właściwie do tej reprezentacji trafić. Nie wiem, czy dostanie powołanie Karol Linetti, który wiadomo, że gra trochę inaczej we Włoszech, nie takiego klasycznego środkowego. I będzie ciężko Drygasowi, jest też gdzieś cały czas przymierzany do tej kadry. Być może teraz dostanie powołanie Żurkowski. I jeszcze Drygas, no moim zdaniem będzie ciężko, może trener Brzęczek zaskoczy. Myślisz, że będzie coś jeszcze z Igora Łasickiego, czy już skazany na Ekstraklasę lub gorzej? Na razie kiepsko. Kiedy widziałem, jak przestawił go Jędrzejczyk w meczu z Legią, no to ręce opadają. Tutaj opinie o Drygasie. Krychowiak jest jakoś mało dynamiczny. No spokojnie, teraz myślę, że się odbudował trochę. Tak, panie Tomku, jaki jest aktualnie najlepszy bramkarz Ekstraklasy? Majecki, Kucjak. Patrząc po statystykach, no to Kucjak ma najwięcej czystych kont. Majecki, no na pewno gość, na którym Legia zarobi parę milionów dobrych, więc jakoś nie ratował ostatnio. W tym meczu miał kilka takich interwencji bardzo pewnych. On generalnie zakwalifikowałbym go do bramkarzy mało efektownych, a bardzo efektywnych. Nie robi niepotrzebnych ruchów. Ja lubię takich bramkarzy. Coś w stylu Wojtka Szczęsnego, że niekoniecznie gra na notę, a jest bardzo, bardzo efektywny. Idzie wszystko w dobrą stronę. 19 lat, także będzie z niego raczej pożytek. Jak Legia przegra z Rakowem, to nie ma czego szukać w eliminacjach do Ligi, nawet Europy. Ciekawy mecz, nawet włączyłem sobie, bo też oglądałem kawałek Cafe Football przed tym live'em. Jeszcze była powtórka GKS-u Katowice z Rakowem, więc spojrzałem sobie na tą pierwszą ligę. No i kurczę, szkoda tej Gieksy, bo zmierza to w fatalnym kierunku. Miała być Ekstraklasa, walka o awans, a jest walka o to, żeby się utrzymać w pierwszej lidze. A ten Raków to kości po prostu wszystkich jak leci, więc ta Ekstraklasa to właściwie jest pewna. W starciu z mistrzem Polski, no kurczę, to będzie mega, mega, mega ciekawe spotkanie jak dla mnie. Także czekamy na ten mecz. Gieksa będzie grać z Ruchem w drugiej lidze. No tak to wygląda na razie. Kurczę, to jest naprawdę dramat, bo pieniądze inwestowane w tę drużynę z miasta i tak dalej, nie wiem o co tam chodzi, nie śledzę tego tak dokładnie, ale wyniki są po prostu katastrofa. Przeglądam jeszcze te pytania. Godzina zaraz nam stuknie, to i tak jest już bardzo, bardzo długo chyba na takiego live'a, więc tematy się wyczerpały powoli.
jaki skład na następny magazyn Ekstraklasy. Jeszcze się tutaj wstrzymam, bo jeszcze jednego gościa dogrywam, ale na pewno będzie Krzysiek Stanowski, Maciek Szczęsny i jakiś gość z zewnątrz, więc jutro 20:30 zapraszam na magazyn Ekstraklasy. Także jeszcze tutaj się wstrzymam z gościem, jeśli będzie z zewnątrz. Po jakim czasie będzie cały odcinek na kanale? To się chyba tylko przekonwertuje i jest dostępny. Także tak to wygląda. Jeszcze pytanie, czy Zagłębie Sosnowiec ma szansę na utrzymanie? Jak dla mnie nie grają źle, ale ciężko jest znaleźć kogoś, kto mógłby spaść. Górnik czy Nafciarze, ciężko uwierzyć. W zasadzie wszystko w tym pytaniu czy stwierdzeniu powiedziane. Myślę podobnie. Zagłębie Sosnowiec nie gra źle. Będzie ciężko, ale no jak spojrzymy na tabelę, to właściwie, no słuchajcie, ta nasza liga jest tak powalona, mówiąc brzydko, że tu się wszystko może wydarzyć, tak? Szybkie spojrzenie na tabelę. Sosnowiec ma 18, Wisła Płock 23, więc jeszcze jest co odrabiać, ale z kolei taki Śląsk ma 27. Więc 11 miejsce jest zamieszane jeszcze w walkę o utrzymanie. Dużo się jeszcze będzie działo. Sosnowiec ma szansę, nie jest to sprawa niewykonalna, ale będzie bardzo, bardzo, bardzo trudno. Czy Michał Pol jest bardziej łysy czy kudłaty? To jest chyba pytanie z kategorii, co było pierwsze, jajko czy kura, nie do odpowiedzenia. Tutaj muszą się chyba zająć tą sprawą jacyś poważni naukowcy z uniwersytetów i Michała wziąć na badania, czy jest tam większy procent kudłatości, czy łysienia. Ale jest to porządne kombo, bym powiedział. Sympatyczne, porządne kombo łysiny z kudłatowością. Nie wiedziałem, że pójdziemy w tą stronę. Jest szansa na pański udział w quizie pod napięciem? Raczej nie, no nikt mnie nie pytał, więc nie wiem. Nie, raczej, to nie ode mnie zależy, więc nie ma takiej propozycji na razie, więc to tyle. Parę słów o Wiśle Kraków. Z Odwijki zapraszam, było sporo, tak jak mówiłem o Krzysztofie Drzazdze, jego pracy w fabryce, bycia blisko, pracy w kopalni, grze Sawiciewicza w tym meczu, odrabiania strat Kubie Błaszczykowskim i tak dalej, więc spokojnie można to sobie z Odwijki zobaczyć. Wspólny live z Michałem Polem czy Przemysławem Rudzkim. Może, kto wie, oni tutaj rozprawiają bardziej o ligach zagranicznych, bardziej Michał Pola, a Przemek Rudzki, wiadomo, Anglia, to jest jego konik. Cisła będzie w górnej ósemce, ciężkie pytanie, tak coś w stylu Zagłębia Sosnowiec, na krawędzi, także ciężko mi na to odpowiedzieć, bo trzeba by po prostu zgadywać. Ale jeżeli mam zgadywać, to będzie za koronę. Takie mam wrażenie. Ale to tylko mój typ. Dobra, nie ma chyba sensu tego przedłużać, bo już tutaj będziemy powoli zamulać. Mam nadzieję, że było ok. Dziękuję Wam bardzo za pytania. Czy 12 w niedzielę jest ok? Moim zdaniem tak, jeżeli tylko będzie czas, będą siły przerobowe, nie będzie jakiejś imprezy zbyt szalonej w sobotę, to jak najbardziej o tej 12 live'y ekstraklasowe są dla mnie w porządku. Kilka zawsze informacji typu właśnie klauzula Borysiuka, kontuzja Bochniewicza, jak z nią jest, to Wam przemycę. Przypomnę tylko te najważniejsze właśnie wątki. Paweł Bochniewicz wypada na 3 tygodnie i prawdopodobnie to jest kontuzja poważna, rozwalona torebka stawowa, nie będzie go na kadrze U21, w jego miejsce Damian Oko z Zagłębia Lubin, to jest info numer 1, info numer 2. Ariel Borysiuk nie zagra z Lechią Gdańsk, gdyż klauzula wynosi 250 tysięcy złotych, nie do zapłacenia, też o tyle, że ostatnie zdanie miała Lechia, Wisła Płock pytała. Chciała Ariela wystawić, ale tutaj Lechia postawiła weto. Też płaci część jego pensji, więc ma absolutnie do tego prawo. Przy okazji też kłopoty Czesława Michniewicza, bo wypadł mu również prawdopodobnie Krystian Bielik, więc tutaj problemy są
Są spore. Dobra, kończymy. Dziękuję bardzo. Widzimy się w ekstraklasowym live'ie za tydzień. Jutro rano będę chyba robił live'a albo nagram coś na temat reprezentacji Polski. Tam też jest kilka ciekawych, małych, drobnych newsów, między innymi o tym, że jutro się okaże. Dawid Kownacki prawdopodobnie powołany, Robert Gumny z Lecha Poznań i może Szymon Żurkowski, tak to będzie wyglądało. Powiem też o mapie podróży Jerzego Brzęczka, bo jak spojrzałem na SMS-a od selekcjonera, bo tam zapytałem po prostu co słychać, to no, pracuję intensywnie. Dzisiaj jest niedziela, poczekajcie, gdzie on jest dzisiaj, wczoraj... Był w Monako na meczu Kamila Glika. Chyba jutro jest, dzisiaj to nie wiem, ale jutro jest na Fortunie Düsseldorf, tak? Bo jeżeli gra w poniedziałek, a chyba gra, a później jest na Bayernie Monachium. Ale o tym więcej w live'ie już kadrowym. Jeździ właściwie cały czas, kończy to tournée. Chyba w Lidze Europy. Meczem z Red Bulla Salzburg z Napoli, więc jeździ, ogląda tych kadrowiczów, Jerzy Brzęczek rozmawia na temat ich sytuacji i bardzo dobrze, na tym to polega. Będzie Linetti powołany. Bardzo ciekawe. Sam jestem ciekaw, czy będzie. Nie mam takiej informacji. Stawiam, że może go nie być, ale 50-50. Czy odkupił te swoje winy, gdzieś tam trenerowi nie pasował do taktyki, ale kurczę, no piłkarz gra cały czas w Serie A, w Sampdorii, kurczę, bym był zdziwiony. Zobaczymy. Dobra, to by było na tyle. Już naprawdę kończę. Dziękuję w takim razie za dzisiejszego live'a. Widzimy się, odwiedzajcie, subujcie, łapki w górę i tak dalej. Dzięki bardzo za dzisiaj. Pozdrawiam. Miłej niedzieli.